Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Słuchajcie, ja tylko przez chwilę będę Darią, żeby się z wami przywitać, bo dzisiaj wcielam się w rolę Wednesday Addams, jak już może zauważyliście po stroju. Założyłam sobie taką białą koszulę i czarny sweterek, tak jak ona tam miała na tych głównych zdjęciach. Nie mogę znaleźć sukienki, która była całkiem podobna do tej, której ona miała na balu, ale okej, słuchajcie, ja sobie włosy tak rozpuściłam, zaraz muszę je związać, bo będziemy zakładać perukę i będę Wednesday Addams przez 24 godziny, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, że zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i słuchajcie, ja się nie będę mogła w ogóle uśmiechać i tak dalej, no bo Wednesday taka poważna. Chciałam otworzyć paczki od widzów, ale to chyba Oliwia będzie w ogóle otwierała, no bo ja to tak... Wiecie, o co chodzi? No dobra, słuchajcie, to... Zakładamy to i koniec. Goodbye, Darliwka. Okej. Jeśli tutaj jesteście, to pewnie oglądacie kanał Darliwka, który ja dzisiaj przejmuję i spędzicie sobie 24 godziny ze mną. Mam nadzieję, że już kliknęliście łapkę w górę, no bo jeżeli nie, to lipa. Więc zapraszam do oglądania. Pokój Oliwki powoduje chyba u mnie ból głowy. Serio. Czemu tutaj tyle różowego i tyle różnych kolorów? Po co to? No na co? Ja jak byłam mała, to na pewno nie miałam takich zabawek. Czy mogłabyś mi wytłumaczyć, o co chodzi z tym różem? No to mój pokój, lubię różowy. Ale pomarańczowy. Ja tutaj nie mogę przebywać, rozumiesz? Ale czemu? No bo tu jest za różowo. No to nie wiem. Dlaczego tu nie ma żadnych czarnych zabawek? Mam czarne. Jedyne, co pasuje w tym pokoju, wiecie co to jest? Co? To ten czarny pies. O tobie mówię, lady. Oliwia, skoro twoja mama zniknęła, to ja muszę zrobić to, co powinna zrobić ona. Już dawno temu. Ale no co? Zmieniamy twoją garderobę. Wywalimy wszystko, co kolorowe. To jest całkiem okej, ale to? Kto nosi sweterki z kwiatkami? Okej, co my tu jeszcze mamy? Czarna koszulka może być, ale... Dobra, to też jeszcze przejdzie. No ale to? Że co? Today is time to... Masakra. Ale co ty robisz, no? Jeżeli chciałabyś dołączyć do mojego tajnego klubu, to to... To musi zostać zmienione. Jeżeli nie, to nie dołączysz do niego. Nie. Nie? Nie. To nie! Oliwka, mogłabyś tutaj przyjść? Trochę mi się nudzi i chciałabym coś porobić. Mogłabyś coś wymyśleć? Tak. Czyli? Może otworzymy paczkę od widza. Paczkę od widza? Tak. Czyli? To jest taka paczka wysłana od widza, czyli... tej osoby, która nas ogląda. Czy moja zadowolona mina będzie ok? Czy jeżeli tutaj pisze otwórz na odcinku, to jest właśnie ta paczka od widza? Tak. Czy możemy ją otworzyć potem? Tak. Chciałabym porobić coś innego. No to możemy pograć w Don't Starve. A co to jest? Taka straszna gra. Straszna? Tak. Więc to jest ta gra, ok? Mhm. No i co dalej? Musisz mi powiedzieć, co mam robić, bo jak na razie widzę tu jakąś działkę i chłopa z siekierą. Ruszać się. Wygląda to całkiem strasznie, już mi się podoba. Możesz mi odpowiedzieć na jedno pytanie? Mhm. Czemu ten pies ciągle się na mnie gapi? Bo chcę, żebyś ją pogłaskała. Pogłaskała? Tak. Absolutnie nie. Wednesday! Tak? Mam coś dla ciebie. Czy to będzie różowe? Nie. To chyba jedna z najbardziej porządniejszych zabawek w twoim pokoju, Oliwia. Może to być. To stara moja lalka. No, jak ale... miałam 6 lat albo 5, to... Jest wampirem, więc jest okej. Dziękuję. Chciałabym tutaj, Oliwia, wprowadzić pewne zmiany. A tak ogólnie Wednesday. Nie boję się, Oliwia. Jeżeli myślisz, że jakiś nerw, pistolet jest w stanie mnie przestraszyć, to się mylisz, ale tak jak mówiłam, chciałabym tutaj wprowadzić pewne zmiany w wyglądzie tego mieszkania.
Proszę. Czas iść na strych, różowa dziewczyno. O, to fajnie. Lubię chodzić na strych. Też ten pomysł mi się podoba. Tutaj są zdecydowanie lepsze klimaty niż tam na dole. Tylko żebym jeszcze znalazła to, czego szukam. Jest. Czas na zmiany w twoim pokoju, Olivia. O nie, Halloween już był. No i? No i to, że już nie chcę. Ale ja chcę. W takim razie zrobimy zmiany w salonie. Bierzemy to pudło. Okej, naprawdę nie wiem, Olivia, po co ci były te puzzle z Enchanty Malsów i to Tabu Junior i powiedz mi, czemu ten pies się tak cieszy? No bo chcę, żeby się pogłaskała. Chociaż ją dotknij palcem, no to się ucieszy. Nie! Jak to? Przecież ona ci nic nie zrobi. Ona jest szalona. Lady, siad, siad, siad. Czas na małą metamorfozę. Ja nie wiem, jak tak można mieszkać. Same takie... Brakuje tutaj duchów, nietoperzy i jakichś pająków. Może nie jest idealnie, ale na pewno jest lepiej. Od razu lepiej się tutaj czuję. Ty też? Co? Nic. Jestem trochę głodna, Olivia. No, moja mama robi zawsze obiad. No, ale ja nie zrobię obiadu. Gdzie jest twój tata? No, w pracy. Jak tu mój tata. To co zjemy? A może byś chciała jechać do McDonalda? Do McDonalda? Mhm. To jest to takie z tym żółtym łukiem? Tak. Absolutnie nie. Nie wiem, jak wy tam możecie jeść. Jeżeli cokolwiek bym miała zjeść, w sensie burgera, to tylko, kiedy będzie całkowicie czarny. Okej. Więc ja tutaj wzięłam sobie telefon i będę odpowiadała na komentarze Darliwki. Ojej, Lena nie może zrobić aktualizacji w Toka Boka. Damy jej smutne minki i serduszko, chociaż powinnam zmienić na czarne, niech będzie to fioletowe. O, Magda pisze, że ta poduszka w salonie to nie cebula, tylko bułeczka. Na komentarze na pewno już nie będę odpowiadać, ale tak sobie pomyślałam, że powinnam chyba nagrać relację na Instagram i powiedzieć, że Darliwki na razie nie będzie. Cześć ludzie, słuchajcie, tutaj Wednesday Adams i chciałabym tylko powiedzieć, że Darliwki na razie tutaj nie będzie. Ja ją zastępuję przez najbliższe 24 godziny, więc nie piszcie. Nie piszcie tych kolorowych wiadomości, proszę. Nie róbcie tego. Zobaczcie, kto wrócił do domu. Czuję, że możemy się razem dogadać, ale... Olivia powiedziała, że Daria robi... Proszę, nie rób tak. No a że Darii nie ma, to ty musisz zrobić ten obiad. Olivia powiedziała coś o McDonaldzie. Ja tego nie zjem, więc jeżeli chciałbyś nas zabrać na burgery, to tylko ja zjem na przykład jakiegoś czarnego. Więc... mógłbyś się już ogarnąć i zrobić nam ten obiad jakoś, bo ja na przykład jestem głodna. Wychodzę. Ty też. Wyjeżdżamy w końcu i Olivia maluje usta. Błyszczykiem od Julki Żugaj. Nie proponuj mi, bo ja na pewno sobie tego nie pomaluję. Perfumy? Nie, błagam, tylko nie to. Proszę. Nie! Bardzo ładną mamy dzisiaj pogodę. Podoba mi się. Jak swój humor. Podoba mi się, że w taką pogodę jedziemy na zakupy. I dziad powiedział, że oprócz tego czarnego burgera dostanę do jedzenia coś jeszcze. Ja nie wiem, co to będzie, ale jeżeli to będą jakieś gumy kolorowe albo coś, to co Oliwka mi wciskała, no to... To nie za bardzo. Serio. Olivia? Co? Jesteś pewna, że chcesz tutaj jeść, a nie na przykład ze mną tego czarnego burgera? Tak. Patrzę na to i... No jak chcecie. Ja nic nie mówię, żebyście potem nie żałowali. Mówiłam, nie dosyć, że zamówili. No okej, picie im dali, no ale teraz na burgery muszą czekać. No fakt, ktoś im je przyniesie. No ale nie wiem. Chcesz pić? Nie wiem. No to nie dostaniesz, no nie to nie.
Nie wiem, myślałam, że już gorzej niż w moim rodzinnym domu być nie może, ale jednak ta rodzina też jest jakaś... Nie, lepiej nie będę tego komentować. Myślałam, że się dogadamy, wiesz? Myślałam, że jesteś taki jak ja, że każdy... Zacznijmy od tego słowa myślałam. Skoro każdy mówi, że jesteś dziadem, to myślałam, że naprawdę się dogadamy, a tu bez sensu po prostu. On ciągle mi coś podsuwa, rozumiecie? Daje mi jakieś pieczone ziemniaki, jeżeli mam tego spróbować. I zrobię to, ale tylko ze względu na to... Aha, okej. Dobra, to weź tą końcówkę. Masz. Miałeś tego spróbować, powiedziałeś. Jak chciałem ci dać całą, to powiedziałeś, że będziesz... Bo mnie szantażujesz, że nie kupisz mi tego, co miałeś mi kupić? Okej. Niech będzie. Szału nie ma w ogóle. No tak, nie ma szału, to do nic nie zostanie. Jedz sobie sam, smacznego. Dziękuję. Okej, przyjechaliśmy do Carrefoura i tutaj podobno ma być ta rzecz, którą chce kupić mi Dawid, czyli dziad. Więc chyba idziemy. Dzień dobry, chciałbym zamówić czarnego burgera na wynos. Słuchajcie, wywieźli mnie po prostu do Łęczycy i Dawid poszedł odebrać mojego czarnego burgera. Jestem tak mega głodna, no tak mnie przegłodzili, ale no ja nie jem takich normalnych rzeczy, więc no nie wiem, ale no okej. Może ten burger będzie okej, mam nadzieję. Ma być cały czarny, więc jest nadzieja. Oliwia tam z tyłu gra w coś cały czas. Ja nie rozumiem, dlaczego ona tyle gra w te jakieś kolorowe gry i w ogóle, ale okej, więc jak wrócę już do nich, do domu, to wtedy wam pokażę tego burgera i ogólnie Dawid mi powiedział, że my tak naprawdę pojechaliśmy do tego Carrefoura po jadalne robaki, ale ich nie było, więc lipa, bo myślałam, że będę miała przekąskę, no ale będziemy robić z Oliwką czarne babeczki. Ona powiedziała, że mi pomoże, tak Oliwia? Mam dla ciebie grę, wiem, że jest kolorowa, ale z potworami. Nie chcę żadnej kolorowej gry. Ale to z tobą. Z potworami? No nawet z tobą. To jak do domu dojedziemy, to zobaczę. Dziękuję, że tyle musiałam czekać. Słuchajcie, przywieźli mnie znowu do tego domu. Dziad odpalił jakąś grę w ogóle na konsoli. Ja nie wiem, nie ogarniam. Będzie strzelał piłką, jakimiś tam piłkarzami, ale ja wreszcie będę jadła. I uważam, że to jest bardzo niegościnne, że dopiero teraz dali mi jeść. Naprawdę bardzo słabo z ich strony, ale okej, nie wybrzydzam, bo jeszcze mi to zabiorą. O matko boska! Co to jest? Co to jest? Dlaczego ja to mam? Ja chciałam burgera. O! To jest kolejna zabawka, którą mogłabym zaakceptować. Okej, mam tego burgera i otwieram, ale... Mam też jakieś małe towarzystwo, które maca tego burgera. Czy ty zabrałeś mojego kartofla? Czy ty zamierzasz ze mną jeść to? Ale ja nie chcę się z tobą dzielić. Nie. Nie chcę się dzielić. Nie, możesz nie dotykać tego burgera? Mój. Nie, mój jest, ja nic nie jadłam. Zobaczcie. Czarny burger. Mogę ci oddać te dziwne rzeczy, ale burgera ci nie oddam. Daję. Nie, nie kłóć się ze mną. Bo przyjdzie do ciebie rączka i zobaczysz, że zrobi z tobą porządek. O co ci chodzi? Ja ci go nie dam. To ty jesteś dziadem. Ja jestem gościem. To ty mi powinieneś podawać picie, a nie ja tobie. Jest tu bardzo dziwnie, bo ja jem, a oni kłócą się o dostęp do telewizora. Więc okej. Jem po prostu dalej. Daj gryza. Tego jest już gryza. Za wiele. Najpierw gryza. Ten mały gryza. Osobnik, a teraz ty? Czy tu w ogóle jest jakieś, nie wiem, jakaś prywatność, cokolwiek? Matko! Tatko! Gryzam! Ja nie będę tego gryzła, ja to kroję. Wiesz co? To jedź sobie kup. Burger był okej. A teraz muszę iść do Oliwii, bo czegoś ode mnie chciała. W sumie to ona powinna przyjść do mnie. No i mamy robić jeszcze te czarne babeczki. Stay. Tak? Mam coś dla ciebie, tylko uważaj, bo musisz to robić nad koszem. O nie, nie chcę żadnych fioletowych rzeczy. Ale nie ma tam tego. Nie chcę fioletowych ale rzeczy. Ale są czarne.
Nawet twoja ulubiona rzecz. Co może się kryć w tajemniczym? Oh my god. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest rączka? Mamy rączkę, a to czarne, to co to jest? Co to piłki, jest? To jest taka dekoracja. A, wygląda jak ziemia. Z grobu królika. Takie. Mam jeszcze pytanie. Czemu ten pies tak za mną łazi i się ciągle patrzy i skacze na mnie? Denerwuje chcę, mnie to. Chcę, żebyś z nim wyszła na dwór. A to ty nie możesz? No nie, bo mama zawsze z nim wychodziła, a teraz ona znowu to robi. No musisz wyjść na taras, a ona się załatwi. Ej, nic nie patrzysz, tylko na trawie, ona sobie wychodzi, a ty siedzisz na tarasie, tak sobie kucasz i czekasz. Ona znowu to robi, nie bo. Wednesday. Nie lubię się przytulać, Stasiu. Wednesday. Nie przytulaj mnie, nie siadaj mi na kolanach. Wednesday dla ciebie. Patrz. Kuku. Dlaczego ty mi dajesz tyle prezentów? Ja nie chcę od ciebie żadnych prezentów. Ale to jest czarno. Może być, ale ja i tak tego nie chcę. Wednesday. No? Chcesz zatańczyć ze mną Jones Dance? Kuku. Oszaleję, osaczacie mnie. On tu znowu wchodzi, nie! Jesteś gorszy niż potwór. Ja się znam twoje muzyczka. Włącz tego Jazz Dance'a. Uratujcie mnie, proszę, ja chcę już wolę do potworów. Oliwia zaprosiła mnie teraz do swojego pokoju, żeby otworzyć czarną paczkę od widza. Za dużo towarzystwa. Za dużo. Ja lubię samotność. O, wiem, że nawet cię polubiłam. Wiem tylko tyle, że paczka jest zielono-fioletowa. Czyli jest dla Darii i dla Oliwki. Ale no okej, mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa, że to ja ją z Oliwką otworzę. Okej, tutaj piszę dla Oliwki od mojej koleżanki Michasi. A tu mamy chyba Kocham tą osobę, która wysłała tą paczkę, nie wierzę. Tu jestem ja i mój pokój. Mój pokój. A ja mam odkurzaczek. Stasiek zabrał nam też pokój, drugi, ale jaki prześliczny i sama nie wierzę, że to mówię, ale ktoś po prostu kupił moje serce tym, że wysłał nam to. Wednesday, wiesz, że znam Init? Wiem, że nie znasz, bo tylko ja ją znam. Ja znam, bo kiedyś oglądałam ją na filmikach. W paczce były również magnesy, to oddam Oliwce, o, ale tutaj jest. Te dwa są całkiem w moim stylu. Też w Toka Boka zrobiłam szkołę Nevermore. Nie wierzę, że nagrywając ten odcinek otwieram akurat taką paczkę. Bo Wednesday. Tak. Moja mama nagrywała historyjki z Nevermore i z tobą. I ale też. Spoko były te historyjki chociaż. Tak, ja nawet się zaciekawiłam, a ja bardziej tak kogoś innego oglądam. To muszę obejrzeć te historyjki koniecznie. Dla Oliwii, ja wiem, że to jest dla ciebie, ale jest tego tak mnóstwo. O, jest w twoim stylu trochę. O matko. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. I Oliwia ma jeszcze większą część tego. Wow, Oliwia, wy musicie mieć naprawdę mega kochanych widzów. Ja nie dostaję takich paczek. Całkiem spoko stylówka. Znalazłam tutaj też portret Darii. Tak mi się wydaje, bo ma fioletowe włosy, więc... No ale jak widzicie, Darii tutaj dzisiaj nie ma. Ale na pewno jej się to bardzo spodoba. Tu w jakiejś folii strzelającej są jakieś rzeczy, więc to pokaż. A tutaj mam coś napisane. Daria, Kiki Świat, Miss Aga. A, tutaj jest lista... Twix Story? To jest lista... Mister Drobny.
To jest lista ulubionych kanałów. Tak. Dostałyśmy, a raczej Daria i Oliwia dostała, kawałek pizzy i następną pizzę. Mam tutaj kopertę, w której napisane jest, że tu jest list, więc będziemy czytać. Mamy tutaj zdjęcie, ale no Oliwka niestety... Wesley, czemu tak szczęśliwie to powiedziałaś? Bo chyba macie naprawdę kochanych widzów, że wysyłają wam takie rzeczy. Naprawdę. I na pewno Darii byłoby bardzo miło, jakby to zobaczyła. Potem sobie obejrzy na pewno, ale ja tak przeczuwam, że byłoby jej bardzo miło. Bardzo. W ogóle to mogę zrobić coś, czego nie powinnam, ale możemy odwzorować to zdjęcie. Cześć, mam na imię Amelia, chodzę do klasy czwartej i mam 13 lat. Lubię Was oglądać, chciałabym Was spotkać. Będę w Warszawie od 2 stycznia do 20 i lubię grać w Tokę Bokę. I teraz na dole też mamy listę kanałów, chyba Darliwka, Hej Katuleńka, Miss Aga, Paweł Malinowski, Kiki Świat i Twin Story. Czy dziad również dostaje prezenty? Tu jest tak napisane, wafel. Dla dziada. Lubię grać w Toka Boka i robisz fajne historyjki. Przekażę to Darii. Dziękuję w jej imieniu. Daria, pozdrów koleżanki Michalinę. Dziękuję, że odpisałaś cioci. Oliwia, czy mogłabyś pozdrowić Michalinkę? Tak, bardzo pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Mam tutaj paczkę, słuchajcie, dla Stasia. Mogłabyś zawołać swojego brata? Stasiu! To chyba jest dla ciebie, Stasiek. Proszę, musisz to otworzyć, a ja patrzę sobie dalej. Jesteś super i moja koleżanka Michasia też lubi was oglądać. To bardzo miłe. Tutaj mamy karteczkę Staś, Daria, Mister Drobny, Oliwia, a tutaj mamy logo Toki Boki dla Darii. Tu jest jakaś paczka, ale mogę ją otworzyć. Myślisz, że Daria nie będzie zła, że ja to otwieram za nią? Ej, wiecie, że to jest z takiej fajnej pianki jakby? Bardzo to jest fajne. W paczce znalazłam jeszcze takie nagrody jakby z Milka Secret Boxów. I tu jest świnia, jest jakiś taki skaner i lupa. Mnóstwo cukierasów. Co to znaczy wysyp na Darię? Że wysypujesz jakieś paproszki na głowę. Czy to jest taka moda? Dobra, ale tam też było wysyp na Oliwie, to ja dla ciebie też. Jestem gotowa. Oliwia wytłumaczyła mi teraz, że na koniec otwierania paczek zawsze z Darią robi serduszko i dziękuję tej osobie, która wysłała tą paczkę, więc okej, spróbujmy. Postaram się być Darią. Amelka, to my ci bardzo dziękujemy za tą paczkę, którą do nas wysłałaś. Wysyłamy ci ogromne serduszko i oczywiście pozdrawiamy. Dobrze to zrobiłam? Tak. Okej, czyli Amelka, ja też cię tak po Wednesdayowemu bardzo pozdrawiam i twoją koleżankę Michalinę i całą rodzinkę i bardzo ci dziękujemy za tą paczkę i ja mi zrobiłaś bardzo dużą niespodziankę, bo tam był mój pokój z Toka Boka, więc dziękuję. Przyszedł czas na robienie czarnych babeczek. Tasiek? Ktoś chce mi pomóc. Stasiu. A możesz zrobić sam wszystko? Stasitka. Za mnie? Ja nic nie będę musiała robić? Stasiu robi. Deski to. To mi nawet pasuje. Dla to jest. To jest czarne. Czarne? No. Stasia. Teraz jajko. Tako! Tu trzeba to wbić? Bić. Dziwne te rzeczy gotowawcze takie. Mamy mega czarne ciasto. Ale to na maksa czarne, zobaczcie. I do tego jeszcze czarne foremki. Więc jest git. Podoba mi się to. Już zrobione? Tak. Dobrze, że zrobiłeś wszystko sam. Słuchajcie, zrobiły się te babeczki. A dziad już przyszedł tutaj i myśli, że jedną dostanie. Babeczki a la Wednesday. Kto chciałby jedną, pisze w komentarzu. A dziad teraz... Ty nie, no to jeżeli napiszesz w komentarzu, to ci jedną zostawię. I w sumie... Rodzino Adamsów, babeczki gotowe! Idę, pani Wednesday. Są naprawdę bardzo ładne i bardzo do mnie pasują, Stasiek. Słuchajcie, skoro spędziłam cały dzień z tą dziwną rodziną Adamsów,
w sumie bardzo podobna do mojej, taka szalona rodzina. To czas teraz na pozdrowienia, na koniec odcinka i ja sobie tutaj odpaliłam odcinek Darliwki, taki ostatni, w którym było ją widać i wybieram osoby do pozdrowień. Pierwszą osobę, którą pozdrowię, to będzie Alicja Ala. Druga osoba, którą bardzo chcę pozdrowić, to Nikola Misiek. Kolejną osobą, którą pozdrawiam, będzie Klaudia Ochab. Kolejna osoba, która będzie pozdrowiona, to Maja Adamus. I na koniec pozdrawiam Wiki, to ja i ja oczywiście jako Wednesday Adams pozdrawiam wszystkich widzów Darliwki. Dziękuję, że oglądacie i mam nadzieję, że ten odcinek ze mną również Wam się spodoba. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już znikam. No i jutro wraca Darliwka. Także mam nadzieję, że się cieszycie albo i nie cieszycie. Piszcie, kogo wolicie. Mnie? Czy może Darliwkę? Widziałam Cię, Oliwia. Także... Mnie nie ma. Dobranoc, miłych snów. Kiedy tam to oglądacie? Albo miłego dnia, bo może od rana. U nas 22:42, słuchajcie, więc... Oliwia, gdzie ja będę spała? Ze mną, w łóżku. W tym różowym pokoju? Prędzej zwariuję. Żartuję, będę miał taki materac wielki z góry. Okej. Okej, więc żegnam się ale z Wami. Ale niestety, będę musiała mieć różową poduszkę. Nie chcę mieć różowej poduszki, chcę mieć czarną poduszkę. Dobra, weźmy sobie, czekaj, pokażę ci. Może być. Akceptuję ją, więc dziękujemy za oglądanie. Dobrze to zrobiłam? Tak.